Pan Artur Zasada, jedna minuta. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. W kontekście dzisiejszej debaty chciałbym zwrócić uwagę na kwestię skanerów na europejskich lotniskach. Jednym z oczywistych zadań europejskiej polityki jest ochrona życia, zdrowia i podstawowych wolności obywateli Unii Europejskiej. Dlatego nie może być tak, że w zamian za iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa tak łatwo rezygnuje się z poszanowania godności, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych mieszkańców wspólnoty. Odnoszę wrażenie, że sytuacja ze skanerami jest bardzo podobna do tej, z jaką mieliśmy do czynienia podczas epidemii świńskiej grypy. Działając pod presją, zainwestowano ogromne środki w szczepionki, co dzisiaj już wiemy było nieracjonalne i nieuzasadnione. Skanery to w moim przekonaniu lekarstwo o małej skuteczności, do którego na siłę próbuje się znaleźć pasującą chorobę. Panie przewodniczący, chciałbym wyraźnie usłyszeć, jakie jest pana zdanie w tej kwestii. Jest pan za, czy jest pan przeciw skanerom? Dziękuję bardzo.